Raport Polak na bieżąco przedstawia to, jak Polacy na grupie 1009 reprezentatywnych osób interesują się treściami w necie, jak je konsumują, ale oczywiście nie tylko w internecie, także ciągle w mniejszym stopniu prasa, smartfony, tablety, wszystkie możliwe platformy. Co ciekawe, średnio 30 minut statystyczny Kowalski spędza dziennie na czytaniu informacji, które go interesują. To jest bardzo dużo w skali roku, to wychodzi nam tydzień poświęcony tylko na czytanie informacji. Jak sobie tak wyobrażam tydzień wakacji, na które czekam, to tydzień nabiera zupełnie innego znaczenia. Różnicę determinuje w dużym stopniu płeć. Nie chcielibyśmy żadnych stereotypów, broń Boże, powielać, ale zarówno mężczyźni, jak i kobiety w każdym wieku, które analizowaliśmy, braliśmy pod uwagę, interesują się głównie newsami krajowymi. Tematyka zagraniczna schodzi trochę na dalszy plan. Mówimy, nie interesujemy się polityką, ale ciągle o niej czytamy, zerkamy. To, co dzieje się w Polsce, jest u nas zawsze na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to przede wszystkim sport jest tą drugą kategorią, która ogniskuje uwagę naszych respondentów. W przypadku kobiet sport jest znacznie, znacznie niżej, a właśnie rozrywka treści wokół celebrytów, mody, fashion lifestyle szeroko pojęty jest takim tematem numer dwa. Natomiast jeżeli chodzi o sport, mężczyźni 35% mniej więcej, kobiety poniżej 15%. Natomiast newsy krajowe to jest taki główny dominant, jeśli chodzi o tę tematykę, zarówno u starych, jak i u młodych, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. To, co wokół nas, gdzieś za rogiem, interesuje nas najbardziej. W zależności od grupy wydzieliliśmy sobie 5 takich różnych typów czytelnika i każdy ma swoje różne zachowania. Niektórzy ludzie potrafią nawet godzinę dziennie spędzać czytaniem informacji. Wtedy w zasadzie bardzo dużo osób robi to podczas pracy. Ponad 50% to są użytkownicy, którzy czytają informacje w trakcie pracy, po południu lub wieczorem. Badanie było anonimowe, może dlatego pozwoliło nam na szczerość, natomiast aplikacja Update trafia do wszystkich 5 typów grup, ponieważ w zależności od personalizacji te najważniejsze informacje, te kategorie, które interesują użytkownika czy użytkowniczkę naszej platformy, zawsze trafią do niej w odpowiednim momencie. Kiedyś pewnie prasa papierowa zniknie, ale to nie wydarzy się ani za 5, ani za 10 lat. Myślę, że na razie nie powinniśmy się o to martwić. Natomiast ten typ osób, którzy do tej prasy sięgają ciągle najczęściej, tak w wieku mojego taty 50+, nazwaliśmy na potrzeby badania oldschoolowcami. Oni także preferują ciągle ten poranny zwyczaj, w sposób konserwatywny konsumują media, ale i dla nich adresowana jest nasza aplikacja.